Tematem dzisiejszego odcinka jest, czy warto dołożyć kasy i zamontować hydrobox, czy lepiej standardowo wszystko zamontować na ścianie. Zapraszam. Witam. Kotłownię tą już pokazywaliśmy w innym filmiku, ale chciałbym wrócić na podstawie tej kotłowni do tego, jakie materiały trzeba było użyć do zamontowania tej pompy ciepła na ścianie, a jakie materiały i jak wygląda zamontowanie tych samych podzespołów w hydroboksie, który leży na dole. To są dwa modele. Jeden jest z firmy Kipi, drugi z firmy Lazar. Firma Kipi można do pompy ciepła dobrać taki hydrobox jako opcję dodatkową. Do Lazara, kupując pompę Lazara, dostaje się tą hydrobox już w zestawie. Jest to nierozłączny element przy zakupie pompy ciepła. Po lewej stronie mamy zbiornik wody użytkowej, po prawej stronie mamy bufor. Instalacja hydrauliczna przez ścianę idącą, którą szliśmy rurami od pompy ciepła. Trafiliśmy do grzałki elektrycznej, w tym wypadku 6-kilowatowej, przepływowa, dogrzewa nam wodę. Trafia ta woda do zaworu przyłączeniowego, który rozdziela nam instalację na grzanie albo bufora, albo drugą rurą na grzanie wody użytkowej. Ten sterownik, który dokupujemy dodatkowo do pompy ciepła firmy Cooper & Hunter, obsługuje w naszym przypadku pompę obiegową, ale może również obsłużyć dodatkowe dwie pompy obiegowe i system z dwoma mieszaczami. Do tego sterownika podłączamy wszystkie elementy, które są w pompie ciepła, czyli wszystkie pompy, wszystkie mieszacze, czujniki i elementy potrzebne do obsługi pompy ciepła i instalacji ogrzewania w budynku. Dodatkowo do tego zestawu dołożyliśmy system antyzamrożeniowy. Pod tą obudową znajduje się sterownik, który zarządza pracą, kiedy się ma włączyć i wyłączyć pompka obiegowa. Pompka obiegowa włączy się wtedy, kiedy czujniki zewnętrzne, które są zamontowane na zewnątrz budynku i na rurze zasilającej do pompy ciepła, sprawdzające temperaturę wody na rurze. Jeżeli tamte czujniki pozwolą na pracę, bo będzie ryzyko zamarznięcia rury, to ten system się włączy i nawet przy zaniku prądu załączy się pompka obiegowa, pchająca wodą między instalacją buforem a pompą ciepła, zabezpieczając pompę ciepła przed ewentualnym zamarznięciem w okresach braku prądu i w dużych mrozów. Dodatkowo musieliśmy dołożyć skrzynkę elektryczną z zabezpieczeniem na grzałki trzyfazowe, którą mamy, i bezpiecznikiem. Taka skrzynka jest konieczna, żeby podłączyć grzałkę elektryczną trzyfazową, bo ona ma tak duży pobór prądu, że wyjścia zasilające z sterownika, które aktywują pracę grzałki elektrycznej wtedy, kiedy pompa ciepła nie dawałaby sobie rady w jakieś ekstremalnie duże mrozy, to tutaj ze sterownika wychodzi sygnał: włącz mi grzałkę elektryczną. Przez zabezpieczenie wzmacniamy prąd przez tą skrzynkę elektryczną dodatkową i ta grzałka trzyfazowa, w tym wypadku 6-kilowa, pełną siłą, swoją mocą włącza się i dogrzewa wodę, wzmacniając siłę czy moc pompy ciepła. Te wszystkie elementy są konieczne do tego, żeby ta pompa funkcjonowała samodzielnie. I teraz pytanie, czy tak wykonana instalacja jest instalacją lepszą, czy może tańszą, czy może droższą w porównaniu do instalacji z hydroboksem. Patrząc na ten hydrobox, no, może musimy tutaj zwrócić uwagę na jego gabaryty. Najlepszym, myślę tutaj, argumentem za montażem takiego hydroboksu jest to, że to jest bardzo mała skrzynka, w której są zamontowane wszystkie te elementy, o którym powiedzieliśmy przed chwilką, które mamy zamontowane na ścianie. Dużo łatwiejsza instalacja. Mamy tutaj do zaoszczędzenia sporo materiałów hydraulicznych typu rury, typu kabele elektryczne. Wszystko jest zmontowane wewnątrz. Zmierz tu proszę Cię, jaka jest wielkość tego hydroboksu na ścianie. W tym wypadku tutaj mamy około 62 cm szerokości. No i wysokości, a na szerokość około 40 cm. Więc w takiej małej skrzynce zostało zamontowane
to wszystko, co mam, co tylko oglądałem na ścianie. Czyli nie, jeśli byśmy chcieli zmniejszyć, potrzeba zmniejszyć, otwórz mi go proszę, zmniejszyć nam te wszystkie elementy, żeby nie zajmowały miejsca. Może musimy zmniejszyć ilość tej przestrzeni na instalację, bo nie ma miejsca w budynku, czy w tej miejscu, gdzie jest kotłownia. Tak wygląda hydrobox od środka. W części hydraulicznej, to jest osobna ta skrzynka najgłębiej, znajduje się grzałka elektryczna, w tym wypadku 6-kilowatowa, grzałka elektryczna wyposażone tutaj w ten termostat, który zabezpiecza grzałkę przed zagotowaniem wody, czyli jeśli sterownik był zwariował i chciał zagotować wodę, bo jakiś stycznik nie odpuścił i tutaj prąd trafiał na grzałkę, to i tak termostat, który jest na grzałce, odłączy ogrzewanie tej grzałki, tak jak to się dzieje w każdym bojlerze elektrycznym, który macie Państwo w domach. Tutaj mamy zrobioną już instalację hydrauliczną. W tej instalacji hydraulicznej mamy już podłączoną pompkę obiegową, która jest zasilana akumulatorem do systemu antyzamrożeniowego, czyli w momencie braku prądu i dużych mrozów ta pompka się włącza i pcha wodę między instalacją hydrauliczną z budynku a pompą ciepła. Płynąca woda zabezpiecza pompę monoblokową przed jej zamarznięciem. Dodatkowo zamontowany tu jest też również zawór przełączeniowy, przełączający wodę, również nagrzaną wodę, również dogrzewaną, jeśli będzie potrzeba, już grzałki elektryczną, do zaworu przełączeniowego, które będzie dogrzewało albo boiler, albo zbiornik wody użytkowej. Czyli identyczna sytuacja, którą opowiadałem przed chwilką na instalacji, którą mamy tutaj na ścianie. Tutaj, jeśli chodzi o podłączenie hydrauliczne, to jest też uproszczona sprawa. Podłączamy tylko rurę, która jest z pompy ciepła zasilającą do hydroboksu, wychodzącą już dogrzaną wodę wymieszaną, czyli bądź na zbiornik wody użytkowej CW, bądź na CO. Podłączamy tutaj zasilanie do bojlera, tutaj do bufora. U góry mamy tylko odpowietrznik. Możemy wykorzystać podłączenie bufora zarówno z dołu, bądź z góry. Wtedy górne wyjście możemy na przykład założyć odpowietrznik. W tak ścisłej obudowie zmieściliśmy całą hydraulikę w pompy ciepła, porównując do tego, co mamy tu na ścianie. Jeśli chodzi o część elektryczną, to mamy to w oddzielonej sekcji w tym hydroboksie. Zamknij proszę tą obudowę. To już mówiłem o tym. W tej sekcji mamy zamontowaną część elektryczną, oddaloną tej strefy mokrej wodnej, hydraulicznej. Czyli tutaj mamy ten sterownik, który widzieliśmy przez chwilkę na ścianie, z wyświetlaczem, który jest zamontowany na obudowie hydroboksu. Mamy tutaj już założoną całą przyłącze elektryczne. Mamy tutaj przyłącze główne prądowe, wyjście z hydroboksu do pompy ciepła, czyli podłączamy zasilanie już w tym miejscu do pompy ciepła. Dzięki temu licznik podlicza nam już całe zużycie pompy ciepła wraz z użyciem grzałki elektrycznej. Tutaj dochodzi nam ten element, który na ścianie nie mieliśmy. Tego licznika elektrycznego klient tutaj nie chciał, więc to tego nie ma, a tutaj w tym hydroboksie jest to standardem. Do tego mamy jeszcze włącznik zabezpieczenie trzyfazowe, przekaźniki, jak również ustawianie, z jaką częstotliwością i na jak długo będzie włączała się pompka obiegowa do systemu antyzamrożeniowego, bo jeśli zabraknie prądu, to automatycznie włączy się i na tym przekaźniku możemy ustawiać, że na przykład pracuje, pompka będzie się włączała na 2 sekundy, a potem przerwa 10 sekund, bądź nie wiem, 2 sekundy, przerwa minuta. Tutaj na tym elemencie można sobie to zmieniać i ustawiać, jak to będzie tutaj funkcjonowała ta pompka obiegowa do systemu antyzamrożeniowego. Tutaj jest zamontowana wyjście elektryczne po to, żeby można było na obudowie zawiesić moduł internetowy. Moduł internetowy, o tym nie powiedziałem, ale na ścianie tutaj również był zamontowany, więc to jest również powielone. Wszystkie kable są pięknie poupinane, pochowane. Mamy tutaj tylko wyjścia już z dławikami, więc no, instalacja elektryczna jest w pełni tutaj przygotowana. Gdyby ktoś tam chciał coś sobie dołożyć, to jeszcze miejsce dodatkowe tutaj na dołożenie dodatkowych elementów również jest.
otworzyliśmy tutaj ten hydrobox Lazara. Chcieliśmy porównać tą wersję do wersji Kipi. Jest to troszkę inna sytuacja, bo w Kipi hydrobox jest opcją dodatkową, którą można dokupić. Jeśli się kupuje standardową wersję, to zostaje tylko ten sterownik, który mamy na ścianie, tak jak tutaj. W Lazarze jest inaczej. W pompie ciepła, którą się kupuje, już w zestawie zawsze jest jakikolwiek tutaj hydrobox. U nich to się nazywa ST1 w tym wypadku. I wygląda to w ten sposób, że mamy już sterownik również na obudowie. Jest metalowa, lakierowana obudowa, w której jest również grzałka 6-kilowatowa. Jest zawór przełączeniowy, jest energooszczędna pompa Vilo, która jest pompą obiegową pompy ciepła. Tutaj mamy automatykę w tej strefie oddzielonej od tej strefy hydraulicznej. Mamy tutaj automatykę z elektroniką, z przekaźnikami i zabezpieczeniami do pompy ciepła. I to, kupując pompę ciepła Lazara, to dostajecie w standardzie w zestawie. Tutaj w firmie, w tym biorąc pompę Lazara, nie musicie się martwić, że trzeba się zastanawiać, co położyć na ścianie, tylko to już po prostu dostajecie w zestawie. Mają tu również w ofercie podobne takie hydroboksy już z zasobnikiem wody użytkowej, ale o tym nagramy inny materiał poświęcony tylko pompie Lazara. Więc reasumując, koszt instalacji na ścianie 7000 zł. Koszt hydroboksu 9000 zł. Mówię mniej więcej, bo tego dokładnie nie liczyliśmy, ale dochodzi, jak widzicie, dużo więcej rur, dużo więcej ociepleń, dużo więcej pracy dla instalatora. No to przez to się rozumie, że będzie też dużo większy koszt instalacyjny. Mamy trochę oszczędności z tytułu zakupu hydroboksu, więc jakiś budżet zostaje na to, żeby to instalatorowi tą kwotę dołożyć. Ale pytanie do Państwa, i myślę, że tu odpowiedź będzie każdy miał swoją indywidualną. Czy warto, czy nie warto? No to położyliśmy tutaj na ścianie hydrobox do porównania, jak by to wyglądało, gdybyśmy zamontowali tę instalację na hydroboxie. Wybierając instalację rozbudowaną tutaj na ścianie, pamiętaj o tym, że wybierz dobrego instalatora, który będzie w stanie dobrać odpowiednie podzespoły, żeby ten system dobrze zadziałał. Ważne są takie sprawy jak hydraulika i również elektronika. Trzeba wiedzieć, jakie dobrać zabezpieczenie, jakie dobrać grzałki, jakie dobrać przepływy. Każdy element, który jest składową tutaj tej maszynowni, no, robi całość, czy ta pompa będzie funkcjonowała dobrze, czy nie. Biorąc hydrobox, mamy to tak zrobione, że już producent przewidział, jak to ma funkcjonować, znając szczególnie swoją pompę ciepła, porównując do hydroboxu Kipi, to on dobrał takie materiały, żeby ta pompa funkcjonowała najlepiej. Pamiętaj o tym, jak będziesz zastanawiał się, kto i jakie urządzenie będzie tobie zamontowywał. Proszę wrzućcie komentarz, wrzućcie suba. Zachęcam do dyskusji i wymieniania poglądów. Szukajmy najlepszych rozwiązań. Zapraszam serdecznie. Łukasz Żolski, Neolimis Energy, Ościerysko koło Bydgoszczy.